Czy to płomienie piekielne, czy miotacza strzały celne? Może słońce dziś wybuchło, wypalając ziemskie truchło? Nie patrzy już tak pytająco, to jest Dolniak na gorąco. Dobry wieczór Państwu! Dobry wieczór! Dziękuję bardzo! Dziękuję! Dziękuję! Dziękuję bardzo! Dziękuję bardzo! Tak, to kosztowało 30 zł, ale na YouTubie można to zobaczyć za darmo! Ha, ha, ha. Kochani, witam serdecznie w programie Dolniak na gorąco. Witam publiczność Centralnej Spółdzielni Komediowej. To wy! Dzień dobry! Witam publiczność internetową przed YouTubami. Dzień dobry! Brawa dla nich! Niech mają! Może ktoś sobie siedzi w domu i teraz sam wie, brawo, nie wiadomo. Kochani, to jest program Dolniak na gorąco, to jest pilotażowy, zupełnie roboczy odcinek tego programu. To jest program, na który nie było budżetu. Jedyne co, to udało mi się wydobyć jakąś marynarkę z komunii, a tak ogólnie to nie było kasy, ale były ogromne chęci, żeby wam to pokazać z mojej strony i żeby poznać wasze opinie, piszcie komentarze potem. Jestem oczywiście jak zawsze otwarty na konstruktywną krytykę, no może poza taką w stylu czekam na wiatr, co rozgoni te kurwę ze Szczecińskiego. To jest oczywiście komentarz pod jednym z moich filmów. Jakiś fan przeciwnej drużyny. No oczywiście doceniam prawidłową formę użycia sformułowania tę kurwę. Brawo za poprawną polszczyznę, brawo. No ale po takim komentarzu to też nie do końca wiem, co zmienić w następnym odcinku. Także prosiłbym bardziej precyzyjnie. Kochani, jesteśmy tuż po wakacjach, czyli wydawałoby się, że sezon ogórkowy za nami i nie będzie co mówić w takim programie jak Dolniak na gorąco, ale na szczęście ktoś w Białymstoku dał Wrigerowi. Ktoś rozwalił po pijaku swoje BMW zakupione za zasobniaki ze starych dobrych czasów. Ktoś postanowił wyrywać Polskę z rąk szatana, zapisując się do Narodowego Frontu Wyzwolenia Ojczyzny. To jest Dolniak na gorąco. Zaczynamy mój subiektywny przegląd wydarzeń wakacyjnych. A teraz uwaga, poproszę o dżingiel. Dolniak na gorąco, czyli bardzo ciepło. Dziękuję, dziękuję bardzo. To moja chałupnicza robota. Wakacje kończą się tak, jak się zaczęły, wielkim dramatem w polskim szkolnictwie. Tylko w samej Warszawie ponad 3000 uczniów nie dostała się do wymarzonego liceum, właściwie nie dostała się do żadnej szkoły, tak wynika ze statystyk. Z tego ukradzionego przypadkowo z internetu zdjęcia nie wiem skąd, ale mam przeczucie, że ten koleś się nie dostał. Jak podchodził do tablicy, był jeszcze brunetem, prawdopodobnie. Ktoś mu tego dnia zniszczył życie. Pozostańmy na chwilę przy statystykach. A patrzcie na tą a to jakie kujonice, nie? Pozostajmy na chwilę przy statystykach, przy warszawskich statystykach. To w samej Warszawie 54% uczniów nie dostała się do wymarzonego liceum. Chryste panie, co za dramat. Polska jak zwykle widzi tylko połowę szklanki pełną. To przecież to właśnie oznacza, że 46% uczniów dostała się do wymarzonego liceum. Za taki wynik na jesieni Grzesiu Schetyna bez wahania poddałby się skwalifikacji twarzy. Naprawdę dobry wynik, ludzie, no doceniajmy to, co mamy, po prostu. Władze przeróżnego szczebla przerzucały się odpowiedzialnością za tą samą sytuację, jak dresy w parku Blantem, gdy policja podejdzie. Weź to potrzymaj, to nie moje. Natomiast minister edukacji narodowej, jeżeli chodzi o władzę na szczeblu państwowym, to wytłumaczył nam z takim luzem godnym amerykańskiego rapera, że nie ma powodów do krytyki. Man! Tak jak co roku, jakaś grupa uczniów nie dostała się do szkół, ponieważ inni uczniowie, którzy wielokrotnie wskazywali szkoły, w których chcieliby się uczyć, spowodowali, że część uczniów, tak jak i w poprzednich latach, po pierwszym etapie naboru nie znalazła jeszcze swojej szkoły. I oni będą uczestniczyli w kolejnym etapie rekrutacji, mogą znowu składać swoje podania. Jebaniutki! Umie to wytłumaczyć. No czekajcie, do literalistów, czekajcie, która kamera mnie bierze. Ta. Wytłumaczę wam teraz na spokojnie na nasze. Pan minister próbuje wytłumaczyć, że nie dostaliście się do żadnego liceum przez tych jebanych kujonów, którzy zgłosili się do wszystkich szkół, a ostatecznie wybrali tylko jedno. Każdy miał w klasie taką kujonkę, co to wiecie, przed sprawdzianem, Jezu, nie ściągajcie ode mnie, ja nic nie umiem, ja się w ogóle nie uczyłam, ja nic nie umiem, a potem je przejść. Mało kto szanował taką mędę w klasie, prawda? Mało kto szanował taką mędę.
i w ogóle nie zamierzam tutaj oceniać, kto miał rację. Natomiast chciałbym zaznaczyć, że chyba nie do końca powinniśmy ufać typowi, który robi sobie kreskę pod oczami. Zupełnie jak Krzysiu Zalewski, prawda? No i właściwie to on nawet nie potrafi się dobrze podpisać na swoim plakacie. Panie Daniuszu, przecież Piątek pisze przez O. I nawet tak debilny program jak Word to podkreśla. Ja totalnie rozumiem panikę uczniów. Totalnie to rozumiem. Bo ja sam swego czasu, jak zdawałem do liceum, nie dostałem się do wymarzonego liceum. Tylko u mnie problem polegał na tym, że ja byłem tak pewny siebie, że złożyłem papiery do jednej szkoły tylko. Uznałem, że to jest w ich interesie, żeby edukować tak wybitną jednostkę jak ja. Rzuciłem papierami do sekretariatu, mówię, zadzwońcie do mnie. I nie zadzwonili jak. I wiem, co wtedy czuje nastolatek, który chciał się dostać do dobrego liceum. To jest tragedia, bo w twojej głowie są takie wizje. Masz do wyboru tylko najgorsze osiedlowe licea w mieście. I tylko jedną masz wizję w głowie, że kończysz tym liceum jak dziecko z Dworca Zoo, zamarznięte na jakiejś działce, namówione przez dresów kumpli z klasy do ostatniego strzału heroiny. To jest jedyne, co myślisz. Dlatego się boisz pójść do takiego liceum po prostu. Na szczęście mi udało się dostać do tego liceum z odwołania i szkoła chyba nie żałuje, bo ostatnio zorganizowali ze mną spotkanie z ciekawym absolwentem. Pozdrawiam panią od polskiego, z tego miejsca. Na szczęście, jak to w Hollywood, wszystko dobrze się skończyło i udało się władzom upchnąć uczniów w szkołach. Natomiast nie każdy z uczniów zdawał sobie sprawę, że się zapisał do wieczorówki. Zobaczcie, tak wyglądają niektóre plany lekcji. Ludzie mają codziennie na 13-14 do szkoły. I teraz znowu, proszę malkontentów, spokojnie. To nie jest żadna tragedia. Naprawdę to jest super mieć na 13-14, przynajmniej się wyśpicie. Naprawdę, mogliście mieć basen na 6:50. To jest dopiero dramat, naprawdę. Na koniec jednak mimo wszystko stanę w obronie uczniów, bo to przecież oni najwięcej wycierpieli, a szczególnie ten biedny typ, który ma przerąbane życie od tej pory. I do władz mam jedną podstawową pretensję. Chciałbym zapytać, dlaczego nikt tym biednym młodym ludziom nie wytłumaczył, że jeżeli oni idą do ogólniaka, to naprawdę nie ma znaczenia do którego. I tak ostatecznie więcej od nich zarabiał będzie ich kumpel z bloku po zawodówce, którym kafelkuje łazienkę. Takie. To jest koniec newsa, a na koniec... Chybodarski smet, to jak na gruncie... jeszcze raz prosimy, żeby poszedł na czysto. To jest koniec newsa, ale musi się tak samo zaśmiać, nie? Żeby było odranie. To jest koniec newsa, a na koniec newsa jest... Chybodarski smet, to jak na gruncie... Smutne, gdy dżingle dostają większe prawa od napisanych żartów, no ale to taki program. Na bieżąco mamy aferę hejterską w Ministerstwie Sprawiedliwości. Bo okazuje się, że ponoć, bo niektóre media jeszcze nie uznają tego zapewne, myślą, że to jeszcze nie wiadomo, chociaż to wiadomo, że to wiadomo właściwie, bo to wiadomo, wynajmowali urzędnicy Ministerstwa Sprawiedliwości hejterów do obrażania sędziów. Kumacie, że to już jest w Polsce zawód, hejter. Z tego można żyć, z obrzucania syfem sąsiadów. Mam nadzieję, że któraś władza w końcu się tym zajmie. Na razie zajął się tym nasz specjalny reporter. Łączenie z reporterem, który pojechał w teren. Dzień dobry, znajdujemy się na warszawskiej Pradze, gdzie otwarto pierwszy w Polsce profesjonalny hate park. Jest ze mną burmistrz dzielnicy, pan Wojciech Kowalski. Dzień dobry. Dzień dobry. Członek, gratuluję tej wspaniałej inwestycji. Dziękuję bardzo. Chciałbym podkreślić, że jest to jedyny, jak do tej pory w Polsce, profesjonalnie urządzony hate park, dostępny przez 24 godziny na dobę dla mieszkańców naszej dzielnicy, więc można sobie o dowolnej porze tutaj przyjść i zhejtować dowolnie wybraną osobę z dziedziny mediów, sztuki, polityki. Raz w tygodniu też urządzamy spotkanie twarzą w twarz z dowolnie wybranym aktorem, natomiast nie cieszy się to na razie jeszcze jakąś szczególną popularnością, niestety, ale jesteśmy pełni nadziei. Mamy taki specjalny kącik opinii urządzony, gdzie można przyjść i anonimowo złożyć swoją opinię. Mamy dyżury, w związku z tym profesorów, lekarzy, himalajstów, właściwie z różnych dziedzin specjaliści do nas przychodzą i odbierają te anonimowe opinie na temat ich dziedzin, no i muszą sobie
sobie z tym poradzić. Słyszałem też, że macie przygotowane coś specjalnego z okazji meczów reprezentacji Polski. Tak, proszę pana, tutaj nieskromnie powiem, że to jest moja autorska inicjatywa. Wymyśliłem, żeby po najbliższym meczu reprezentacji urządzić tutaj dyżur trenera, że tak powiem, Jerzego Brzęczka, no i on będzie tutaj stał i będzie można mu powiedzieć, jak źle wypadła nasza reprezentacja, dlaczego takie złe ustawienie było, dlaczego nie ci zawodnicy byli na boisku, dlaczego były błędy na ławce trenerskiej, no po prostu, no kurwica mnie bierze, jak sobie pomyślę, w jaki sposób on mógł dostać tę robotę. Przecież to nie jest normalne, że taki człowiek na tym stanowisku się znajduje. To, no naprawdę, ja pierdolę, no. Proszę państwa, nie siedźmy w domach, nie zamykajmy się przed tabletami, przed smartfonami. Wychodźmy i obrzucajmy się gównem na powierzchni. A to, co pan robi, to też, proszę pana, jest godne pożałowania, co? Ojciec Ubek, tak? Ubek jest... Dziękuję bardzo, dziękuję. No, proszę tu nie przychodzić. Dziękujemy naszemu reporterowi, dziękujemy. Pod koniec lipca polskie media obiegły dramatyczne informacje o zwierzu, który terroryzował Zgierz. Te newsy i te tytuły, te nagłówki zostały stworzone oczywiście według starej polskiej zasady dziennikarskiej, wyznawanej na wszystkich uniwersytetach w Polsce. Zanim potwierdzisz i zweryfikujesz informację, stwórz clickbaitowy tytuł i dowal kradzione zdjęcie z Google'a. Nie można było zweryfikować do pewnego czasu, co to za zwierzę. Na szczęście Zgierz to miasto bohaterów. Dwa dni temu mieszkanka Zgierza zgłosiła do nas interwencję związaną właśnie z szakalem, który stał na środku jezdni. Wykonała mu 3 zdjęcia, dlatego mamy dowód rzeczowy. Konsultowaliśmy się tutaj z wieloma osobami. Te osoby nawet z łódzkiego zoo potwierdzają, że jest to szakal. Tak, tak, dobrze państwo poznajecie. Ten pan oczywiście wcześniej grał braci Dalton w Lucky Luke'u, to on. Skoro już ustaliliśmy, że to szakal. Dzięki heroicznemu wyczynowi tej mieszkanki Zgierza mamy zdjęcie szakala i proszę bardzo, w ten oto sposób terroryzował Zgierz. Ale wiedzieliśmy, jakie były nagłówki, więc tym bardziej szacun dla tej pani, że postanowiła zrobić sobie z szakalem zdjęcie. Pozostaje pytanie, czy szakal jest groźny? Jak trafił do Polski? I to jasnej cholery, czemu wybrał właśnie Zgierz? Szakale nie są niebezpieczne dla ludzi, tłumaczą specjaliści. W skrajnym przypadku mogą zaatakować co najwyżej kurę. Jest to zwierzę, które wędruje po Europie, z Półwyspu Bałkańskiego, kto bywa w Chorwacji, w Grecji, to na pewno to zwierzę gdzieś mógł widzieć bądź słyszeć. Migracja zwierząt to jeden z efektów ubocznych zmian klimatycznych, jakie mamy na planecie, które są już nie do zatrzymania absolutnie. I dzięki tym zmianom nawet w Zgierzu szakal znalazł sobie jakiś ciepły kącik. A że Zgierz do tej pory nie kojarzył się absolutnie z niczym, to i fajnie, może niedługo będziemy spotykać się tam na dniach szakala, a okoliczni studenci będą zachlewać pałę do nieprzytomności na szakanaliach. Także z tego miejsca już w tym roku serdecznie zapraszam na to zacne wydarzenie. Na szczęście w Polsce nie grozi nam masowy napływ szakali, bo nie dalej jak 2 lata temu, w 2017 roku, pewien znany przyrodnik i miłośnik zwierząt, Jan Szyszko, zezwolił na odstrzał szakali. Tylko w tym sezonie łowieckim, w 2019 roku, można odstrzelić 1270 sztuk szakali. Jak do tej pory zaobserwowano w Polsce 10 osobników. Czyli populację szakali w Polsce możemy szacować na minus 1260. Zapraszamy wszystkie szakale. Drzwi otwarte. Zapraszamy. Tylko, że teraz co ciekawe, słuchajcie tego. To rozporządzenie wyszło w 2017 roku, 2 lata temu i ustalono, że odstrzał może zacząć się 1 sierpnia 2019, czyli po 2 latach teraz. A szakala w Zgierzu zauważono w lipcu tego roku. No i niech mi nikt nie mówi teraz, że 2 lata temu Jan Szyszko nie był wizjonerem, prawda? Jeśli będziemy mieli takie upały, jak już ustaliliśmy, będziemy, to może migrują do nas inne zwierzęta, słonie, żyrafy i z nimi razem tygrysy, inne drapieżniki i w końcu wpierdolą narodowców. Jingle!
gorąco, wjeżdża do jak na gorąco. Dziękuję, pan jak docenił. Pan hymn docenił, tak? Bardzo dziękuję. Wiem, czy animację? Hymn. Hymn. Czy to już się stało hymnem naszym? Bardzo się cieszę. Kochani, w ten płynny sposób przechodzimy do tych przesympatycznych wydarzeń w Białymstoku, gdzie Jakibole Jagiellonii ganiali za paradą równości. Oczywiście tutaj zaznaczę, że na tym zdjęciu tego nie wkleiłem komputerowo, ale tej babci już nie. Z szeteczką z Biedronki w całym epicentrum bitwy pod Urwaldem przechadza się na działeczkę, no albo ma jakiegoś wnuka w Jagiellonii, albo jaja ze stali, prawda? Już wiele zostało powiedziane w tej kwestii. Ja chciałbym tylko zaznaczyć, że mam nadzieję, że w naszym kraju mimo wszystko o tym, co jest normalne, a co nie, nie będą decydować goście, którzy chodzą w szalikach latem. Ogólnie agresja w społeczeństwie to bardzo duży problem. Dlatego przygotowałem specjalną kampanię społeczną. Palący problem społeczny. Przepraszam bardzo, przepraszam. Co tu się dzieje? Czy jest panu potrzebna jakaś pomoc? Będę wdzięczny, zapraszam. A teraz w cyklu tonący brzytwy się chwyta, albo po prostu obdzwania platforma znane ryje przed wyborami. W samym środku wakacji partie polityczne poinformowały nas, jakich będą mieli kandydatów w jesiennych, zbliżających się wyborach. Przejdę przez jedynki, a potem, jeżeli państwo pozwolicie, oddam głos naszym partnerom koalicyjnym. W Łodzi kolejna niespodzianka, nie członek partii politycznej, ale bardzo popularny, chciałbym powiedzieć społecznik, ale tak naprawdę dziennikarz z wieloletnim stażem, pan redaktor Tomasz Zimoch. Nasza redakcja śledcza dotarła do wypowiedzi Tomasza Zimocha w tej sprawie, wpisując w Google Zimoch wypowiedź wybory. Znaleźliśmy wywiad. Tutaj z tego miejsca chciałbym z pełną odpowiedzialnością zaznaczyć, że ta reklama trafiła tu przypadkiem. Co czytamy w tym wywiadzie? Uwaga. Redaktor. Czytałem publicystów, choćby naszego Kamila Skórę, którzy twierdzą, że nie ma pan wystarczającego doświadczenia na tak eksponowane miejsce na liście wyborczym. Wyrażając tego typu opinie, ludzie chcą jasno zapytać, czy on ma kompetencje. Ma pan? Zimo. Proszę pana, wystarczy sprawdzić w Konstytucji, czy jest tam zapis o kompetencjach? Jest? Nie ma. I chyba właśnie zdiagnozowaliśmy problem. Faktycznie, żeby rządzić 40-milionowym krajem, jak do tej pory, nie trzeba mieć absolutnie żadnych kompetencji. Wystarczy mieć najlepszy plakat, najlepiej taki na niebieskim tle, bo niebieski uspokaja plebs. Tymczasem, żeby zostać pracownikiem Żabki, wymagane są doświadczenie w pracy w strefie spożywczej, obsługa kasy fiskalnej, uczciwość i zaangażowanie, znajomość organizacji pracy w strefie, umiejętność aktywnej sprzedaży, dbałość o porządek, a wynagrodzenie zależne jest od wykazanych kompetencji i doświadczenia do kurwy ręki. Ale to jest Żabka, bo to jest mega odpowiedzialność. I tam jak nie umiesz wymienić tej rolki w kasie, to ponoć nawet na nery ci nie pomoże. No ale teraz nie bądźmy tacy znowu szorstcy w stosunku do redaktora Zimocha, bo przecież różni znani ludzie biorą udział w wyborach. Ostatnio na przykład do Europarlamentu gole strzelać wyleciał Tomasz Frankowski, a jeżeli chodzi o taki świat piłkarski, to na moim lokalnym poletku radnym sejmiku województwa zachodniopomorskiego był Radziu Majdan. Rezygnował, bo nie przychodził na sesję, bo to jest właśnie taka praca, że jak nie przychodzisz, nie masz kompetencji, to cię nie mogą zwolnić, sam się musisz zwolnić, no nie? I to szkoda, bo akurat Radziu kompetencje do uczestniczenia w debacie publicznej miał. Mi się wydaje, że wiesz, to był taki odruch, on go kurwa kopał z 3 razy, nie? I on, wiesz, odruchowo machnął ręką, trafił go, kurwa, wiesz, ten przeaktorzył. A pewnie bramka była, ręka była, co? Przepraszam państwa. No nie gniewamy się, Radziu, jesteś słodziutki. Zawsze będę sobie przypomnieć oczywiście ten filmik. Słuchajcie, ja bardzo żałuję, że Radek nie poszedł głębiej w politykę, bo wiem, że on w końcu zakopałby nasz topór wojenny.
którą z żyjących bądź nieżyjących ludzi chciałbyś zjeść kolację? Ze świętej pamięci naszym prezydentem Lechem Kaczyńskim, chociażby żeby poznać ten taki chyba, że do końca nurtujący problem, do końca naszej historii, bo chyba nigdy nie będziemy wiedzieli, jak naprawdę było w Smoleńsku. Naprawdę, Radziu, pojedli, popili, panie prezydencie, to teraz kazał pan lądować, czy pan nie kazał? No proszę bardzo, proszę, nie kazał lądować, proszę się rozejść do swoich zajęć, nie kazał. Miał do wyboru wszystkich żyjących i nieżyjących ludzi na świecie. Naprawdę, Jezusa Chrystusa, Nostradamusa, wszystkich. Słuchajcie, nawet nie możemy mieć pretensji do tych ludzi, którzy biorą w wyborach. Przecież to my nie sprawdzamy ich kompetencji, tylko głosujemy na tego pana, bo wybronił tyle goli. A to dlatego, że lubimy celebrytów i ich małe tajemnice, dlatego teraz zapraszam na nasz specjalny kącik, w którym zaglądamy do domu celebrytów. Biedoty podziw budzi, domostwa sławnych ludzi. Dzień dobry, witam w naszym najnowszym kąciku Domy Sławnych Ludzi. Jest z nami projektant wnętrz, pan Bartosz Gajda. Dzień dobry. Dzień dobry. Dziś zajrzymy do domu Radosława Majdana i Małgosi Rozenek-Majdan. Już nie mogę się doczekać. To co, to zaglądamy. Zaglądamy. Generalnie z tego, co widać na pierwszy rzut oka, to kanapa łososiowa, kuchnia jasna jest. Nie wiem, czy to panele, czy deska barlinecka, bo to więcej, no jak gdyby ciężko powiedzieć, bo się słońce od okien odbija, ale generalnie czysto. Jest czysto. Czysto. Dziękujemy. La 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 la! Stało się, kochani, stało się. Niestety, według wielu przewidywań, nasz rząd wprowadził nas z powrotem w czasy PRM-u i niektórzy obywatele, zamiast tu mieszkać, wolą z narażeniem życia przez Bałtyk spieprzyć do Szwecji. Wyraźnie widać, że najpierw jeden ratownik próbuje informować i odwieźć mężczyznę od kąpieli pod czerwoną flagą i przy zakazie kąpieli. Jeden ratownik sobie nie radzi, w związku z czym w tę interwencję angażują się kolejni ratownicy. Jak się później okazało, on był też pod wpływem alkoholu. O, pan był pod wpływem alkoholu. Szok, czyż nie? Wiadomo, to trzeba zapić, bo wakacje nad polskim morzem nie są najłatwiejsze. Jak nie sinice, to piździ. Jak nie piździ, to jakaś jebana gala disco polo. Organy ścigania w ogóle nie analizują motywów tej zbrodni. Przecież jak ten pan był tydzień nad Bałtykiem i lało, i w ostatnich godzinach wyszło słońce, to naprawdę musi zamoczyć dupę za wszelką cenę. To jest dramat tego człowieka. To jest tak naprawdę dramatyczna historia o plażowiczu nękanym przez państwo. Slajd. Brawa dla panów z Wopru. Przyznałem, że faktycznie łatwiej z wody wyciąga się nawalonego, szarpiącego się typa niż jego zwłoki. Na szczęście wszystko dobrze się skończyło. Pan ponad szczęśliwie swoim samochodem najebany wrócił do domu. Dolniak na gorąco, czyli bardzo ciepło. Skoro już jesteśmy przy temacie polskich dróg, sprawdźmy, co tam na autostradach. Łączenie z reporterem, który pojechał w teren. Dzień dobry Państwu, znajdujemy się na autostradzie A1 prowadzącej z nadpolskiego morza. Jak widać, ruch płynny, nawierzchnia bitumiczna w stanie nieskazitelnym, ekrany wygłuszające zakupione za bardzo niskie ceny w uczciwych przetargach rzucają przyjemny cień na podróżnych. Łatki dla zwierząt, drożne porośnięte łąkami, na których rozmnażają się osy i pszczoły, niezbędne do zachowania trwałości naszego ekosystemu. Ruch na bramkach płynny, samochody zmieniają się szybko, jak trenerzy polskiej ekstraklasy. Nic tylko jeździć. Sponsorem łączenia była Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Dziękujemy za połączenie. Płoną lasy Amazonii. Ja dostosowuję się do innych mediów i umieszczam tego newsa tak na szarym końcu między jedną pierdołą a drugą, bo przecież Amazonia to tylko płuca świata, które produkują nam 20% tlenu, którym wszyscy oddychamy. Znaczy w sensie my, tu w tej sali na świecie, my wszyscy, nie mówię o ludziach z Krakowa oczywiście.
Te płonące lasy są już widoczne z kosmosu. A przypominam, że jeżeli chodzi o wytwory ludzkości, to z kosmosu widoczne są tylko Chiński Mur i głupota sióstr Godlewskich. Prezydent Brazylii mógłby je wziąć do swojego sztabu doradczego, bo w tej całej sytuacji wykazuje się podobnym poziomem intelektu. Mam wrażenie, że organizacje pozarządowe mogły doprowadzić do tej sytuacji, ponieważ prosiły o pieniądze. Jaki był ich cel? Przysporzyć Brazylii problemów. Idzie kolejny zadu. Na bank, gościu, bo mógł być szefem PKP, bo logiki nie chuja w tym nie widzę. Ale widzę analogię do szukania zdrajców w narodzie, to już znamy skądś i w ogóle to prawdopodobnie Żydokomuna i Soros rzucili butelkę do lasu i pożar gotowy. Prezydent Brazylii odrzucił ostatnio 20 milionów dolarów, które zaproponowały państwa G7 na ratowanie amazońskich lasów. No bo on ma swoją dumę, tak? Nie będą mu żadne żabojady mówić, co on ma robić, do cholery jasnej. Z kolei szef jego kancelarii o tych proponowanych pieniądzach powiedział tak. Te zasoby można lepiej wykorzystać na zalesianie Europy. O, i już my znamy kogoś, kto by jeszcze lepiej je wykorzystał w Europie. Tymczasem, tak w ogóle, w polskich mediach, nie wiem czy śledziliście, ale żeby przez dłuższy czas, żeby w ogóle dokopać się do informacji o pożarach w Amazonii, trzeba było się naprawdę nieźle naszukać. Oczywiście pożary lasów wywołują dużo mniejsze emocje niż pożary budynków, bo jak płynęła katedra Notre Dame, to we wszystkich newsach zrobili z tego wydanie specjalne. TVN wygrał mój osobisty ranking, bo oczywiście umieścił informację, ale na samym dnie swojej strony internetowej, a dwie pozycje wyżej uplasował się taki oto newsik. No to skoro lepiej od płonących lasów Amazonii klikają się takie zagadki ze zwierzątkami, to ja mam taką zagadkę ze zwierzątkiem z Amazonii. Co to za zwierzę? Pyk. Pyk. Nie wróżę najlepiej lasom i zwierzętom na całym świecie, bo wśród sposobnych panów w garniturach, takich jak ci dwaj tutaj, którzy rządzą światem, są tacy, którzy w ogóle nie wierzą w globalne ocieplenie, jak na przykład poseł PiS Leszek Dobrzyński, który wrzucił takiego tweeta do sieci. Siedzę na otwartej werandzie, marznę i mam jedną prośbę do wszystkich panie strajkujących klimatycznie. Dajcie sobie na luz chociaż na listopad, potem już trudno, może być zimno. Czytasz to i już wiesz, że ma niezaszczepione dzieci, gościu. Dzięki. To dolinka na cieplutko, czyli mocno parzy. Pisanie dla mojej czeskiej publiczności. Kochani, odklejmy się od tych trudnych... Dziękuję, jest jakiś Czech na sali. Odklejmy się od tych trudnych tematów. Na koniec mam taki specjalny kącik z cyklu, a na pewno każdy tak kiedyś miał. Taka sytuacja, co ją każdy miał. Jest taki ten, że wiesz, że... Zmawiają się, żeby tam kolesia uratować. Nie ma jakąś tam traumę, żeby tam próbują go zabić. No i jest taka scena, że oni robią taką imprezę urodzinową, nie? I że na niebie podźgają go do żami. No ale się okazuje, że też, że potem gościu, że ma taką rączkę, więc jak się taki nóż może napisać? Zajebiste. No obejrzę, obejrzę. No dobra, tutaj. Dobra, to ja ci polecam to, nie? Bo zapytam. Zajebiste, dzięki. A ty, a jeszcze... Bo jest taki, jak się goście dostają do czystca. Jest tak, że nagle jest takie pole, taka łąka z takimi fragmentami, taki gruzin, nie? No i ten, no i jest, wiesz, tam nagle jest tam pusto i nagle oni się pojawiają, nie? We trójkę. Dwóch facetów i babka, nie? To takie sytuacyjne jest, nie? Zalepiście to, bo to jest... Dobra, to też sobie obejrzysz, to jest podernik podeszle jeszcze, nie? No. Dzięki. A czekaj, bo jest taki jeszcze z tym, jak... Gościu przechodzi i tłumaczy się z tego, co zrobił, nie? Że siedzi sobie, na przykład, wiesz, a facet jest, który prowadzi taki program i pojawiają się gości, o których jest ten film, nie? I dopiero oni potem się wypowiadają na ten temat, nie? Czy to, wiesz... No, obejrzyj sobie, no. Obejrzyj. Także to jest fajne, no. Dzięki. Dobra, no. Cześć. A, poczekaj, bo... Bo jeszcze jest o ikarze, jak oni, wiesz, jak... Jest ten ojciec i Karadę dal, nie? I próbują uciec z wyspy. No i wiesz, no uciekają z wyspy, znaczy próbują, nie? No, wymyślił sobie te skrzydła takie, że... No i prosi syna, że wiesz, że już mają uciekać, nie? Ja to faktycznie uprosła. No tutaj tego. Tamte trzy, tak, tego nie. La, 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 la. Nasz program, dziękuję! Nasz program.
program kończy się nagle i niespodziewanie jak Kamil Durczok. Na szczęście mamy jeszcze dla was coś na deser. Każdy szanujący się program rozrywkowy powinien mieć piosenkę finałową. Mam piosenkę finałową. Na wasze szczęście nie wykonam jej sam. Powitajcie wielkimi brawami. Przyjechała specjalnie z Bydgoszczy, żeby ze mną zaśpiewać jedną piosenkę. Przed wami moja serdeczna koleżanka, fantastyczna aktorka Katarzyna Chmara. Wielkie brawa! Zawsze kiedy zechce ci się, to ja nie będę zaczekiwał, kiedy musisz ty. Daj już spokój i chodź przytulmy się. Dwie osobne mieć łazienki to marzenie ściętej głowy. Chociaż chcę mieć osobno, to już byłby krok milowy. Nikt już jednak nie buduje domu z domą i pomysłem. Co to będzie? Tylko stara wielka płyta na ciki belek w segmencie. Komu było źle w komunie? Komu przeszkadzały bloki? Czy musimy się zabijać o ten kawałek podłogi? He? Jesteśmy tylko ludźmi, nie jest nam obce ludzkie nic. Ale w nerwiach potrafi taka presja, jak w starym Lenin w radzie z wielkiej płyty chce osobno mieć łazienkę i WC. Jednak nawet na 20 metrów w tym wieżowcu nie stać mnie. Nie stać go, nie stać go. Jednak nawet na 20 metrów nie stać mnie. Pomek jest tutaj, zadychę. Jednak marzenia są silniejsze od rozumu. Wyszła całkiem dobra zdolność kredytowa. Zerwiemy płacerię, rozwalimy babci pawlać. Te ściany przesuniemy, zrobimy seaneks. Już nie będziemy nigdy płacić za wynajem. Już za 30 lat to gniazdko będzie nasze. Życie na kociąg łapę przyprawiało małą gość. Dostałem z banku przelew za minimum formalności. Wózkarnia, piwnica, syp i winda nowa. Spółdzielnia osiedlowa to luksusy, przywileje, aż mnie od nich boli głowa. Jesteśmy już na swoim, jesteśmy już bezpieczni. Jak o środkach pomocy w rodzinie, w pieśni. I co z tego, że ktoś umarł w tym pokoju? Dlatego dostałeś lepszą ofertę. Już zawsze będziesz mogła, kiedy będę chciał ja. Daj już spokój, skończ i choć przytulmy się na swoich. Dziękujemy bardzo! Dziś zajrzymy do domu, jest ze mną. Pan Wojciech Kucharski, dzień dobry. Dzień dobry. Zapomniałem. No i to jest wiesz. Myślał, że...
Dziękuję.